No takie zdziwienie jego, że my tutaj jeszcze pod Krajową Radą, ja mówię, że przyszliśmy tutaj, żeby właśnie pomodlić się, podziękować za to, co już, a poprosić o jeszcze, no bo jeszcze nadal sytuacja jest nieskończona. On taki zdziwiony, prawda, no już wszystko. Jak skończone, skoro nie ma jeszcze, Fundacja Ludwiery Tatis nie dostała na piśmie decyzji Krajowej Rady, bardzo słusznej, bardzo dobrej właśnie, ale nie dostała na piśmie, więc... Nie zasłaniać. Więc ten pan właśnie mi powiedział, że no do takich właśnie odbiorców, do takich klientów jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no oni posłańcem wysyłają, że tak powiem, decyzje na piśmie, więc ja wyraziłem zdziwienie, że najpierw powiedziałem, że może poczta po prostu zawaliła sprawę, bo z tego co ja wiem, dotychczas jeszcze Fundacja Luz Veritatis nie dostała na piśmie decyzji, a już będzie niedługo miesiąc. Więc on mówi, nie, no to niemożliwe, prawda, że do takich pocztą nie poszło, tylko do takich właśnie klientów jak Fundacja Luz Veritatis, do takich nadawców, oni decyzje posyłają właśnie posłańcem. I mówi tak, że się nie zdarzyło tak, żeby oni właśnie wydali pozytywną decyzję, a właśnie ta decyzja nie dotarła do adresata, prawda? Było tak, że no, ktoś w czasie konkursu zrezygnował, że tak powiem, wycofał się z tego, ale tak, żeby tutaj decyzja właśnie Krajowej Rady nie dotarła do adresata, jeszcze się nie zdarzyło. Więc będziemy tę sprawę po prostu wyjaśniać, bo ja też jestem zainteresowany w tym, żeby Fundacja Luz Veritatis dostała jak najszybciej, jeżeli jeszcze nie dostała, ja o tym nie wiem. A natomiast jeżeli ten okres dostarczania właśnie się tak przedłuża, więc my jesteśmy gotowi zrobić nowy właśnie transparent wzywający czy proszący właśnie Krajową Radę o dostarczenie na piśmie, bo ja wspomniałem panu temu, właśnie panu wspomniałem, że nie liczy się, nie ma mocy prawnej powiedzenie czegoś, jakiejś informacji, tylko ma moc prawną na piśmie. Na piśmie dopiero to jest zgodne, po prostu ma moc prawną. Fundacja Luz Veritatis może dalsze kroki przedsięwziąć, aby telewizja Trwam była na multiplexie. No, ja powiedziałem, jeżeli rzeczywiście oni wysłali i dotarła do Fundacji Luz Veritatis, to chwała im, że wszystkie swoje obowiązki wypełnili tak, jak powinni wypełnić. Ale znak zapytania zobaczymy i będziemy przekazywać wiadomości. Natomiast jeżeli do tej pory nie dostarczyła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie dostarczyła na piśmie, zaznaczam, na piśmie decyzji, no to po miesiącu czasu my będziemy rozważać, czy nie tą pikietę po prostu wzywającą Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przekazania na piśmie, żeby miało moc prawną, będziemy rozważać, czy tą pikietę właśnie wzywającą nie wznowić. Tak, tyle. Dziękuję bardzo.